Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzeci longplay na tym moim kanale. Chip and Dale Rescue Rangers 2. Czyli coś, co zapowiadałem. I zobaczymy, jak długo nam zleci na przejściu. Ja obstawiam, że to będzie dłuższy longplay niż poprzedni, dlatego że... nie powiem teraz, że jest więcej rund, bo w sumie więcej rund chyba nie ma, ale... ogólnie sprawa jest taka, że tam w wielu rundach nie mieliśmy bossów, a tutaj tak naprawdę tylko w jednej rundzie nie ma bossa, więc to nas na pewno trochę przytrzyma. No i z racji, że poprzednio byliśmy Chipem, to teraz Dale'em sobie pogramy. Co ja mogę powiedzieć o fabule? Tutaj znowu jest podobna kwestia, tylko że... znaczy, fabuła jest na pewno bardziej rozbudowana. Nie ma takiego takiego swobodnego wyboru leveli. Znaczy, pojawia się jeden moment, w którym możemy przejść właśnie jeden z trzech leveli w ustalonej przez nas kolejności, ale tak poza tym wszystkie są po kolei. No i okej, w restauracji był alarm bombowy. No i cóż. W każdym razie nie znaleziono tej bomby, no i to należy do nas. To za zadanie, tak? To jest bomba na czas. Jest i gadżet, która tym razem nie zostanie porwana. A, i od razu zapowiadam, że następnym longplayem, który nie wiem kiedy się pojawi, będzie Arkistas Ring. Też taka gra, którą się dość szybko przechodzi. Więc to już zapowiadam. Bo paradoksalnie longplay nie musi być długi, tak? To jest tylko taka nazwa. Longplay po prostu polega na przejściu na, że tak się wyrażę, jednym wdechu całej gry. I to nawet nie musi być jeden film, no bo przecież trudno, żebyśmy przeszli jakąś 8-godzinną grę i wstawili o tym cały film, tak? 8-godzinny. Chociaż wiem, że niektórzy tak robią. No dobra. Przyspieszmy tutaj rozmowę, bo nas tutaj zajdzie... Jezu! No twoja kwestia była najbardziej pomocna, okej. Dobrze. Okej, partner, let's go! Po czym Chip wykiwał Dale'a i teraz on sam będzie musiał to zrobić. Okej, ktoś uciekł z więzienia. Ciekawe kto? Czyżby kot? No. No i cóż, co nam nowego dochodzi w tej grze? Bo jak widzicie, zasady jako takie się nie zmieniły, więc przede wszystkim możemy zrobić coś takiego. Wystarczy się rozpędzić i mamy super szybką skrzynkę, która rozwala po prostu wszystkich po kolei. Wydaje mi się, że przeciwnicy są trochę bardziej inteligentni niż poprzedni, bo tutaj żaden przeciwnik z jedynki nam się nie powtarza. No i w sumie to tyle na wstępie, co mogę powiedzieć. Na pewno grafika jest lepsza, jest ulepszona, ja to naprawdę widzę teraz. Jestem ciekawy, jak będzie ten. Czy Capcom znowu się doczepi, bo... ja co prawda nie zarabiam na filmach, ale musiałem mieć włączone jako takie pseudo zarabianie po to, żeby móc planować filmy. A z tego co wiem, właśnie w DuckTales czy w 1943 już no Capcom doszukało się jakichś tam swoich muzyk, tracków, no i od razu było napisane, że o, ten film nie może zarabiać. A z racji, że nie wiem, znaczy ten ta retro niedziela z 1943 jeszcze się w momencie kiedy to nagrywam jeszcze się jakby nie zaktualizowała u mnie na kanale, to nie wiem czy tam będą jakieś reklamy ich. No i kurde, ja nigdy tego szampana nie potrafię przejść, nie wiem co zrobić, żeby to się udało. Ale jak widzicie, mamy też tutaj podobnych przeciwników, co te skrzynki na sprężynach, czyli tacy, którzy chowają się w skrzynkach. W tym wypadku jest to mysz, ale są też inne.
dwa są chyba takie przypadki, no mniejsza. O nie! Kurczaki zabili! Wegetarianie naprzód! Brońcie, że ta gra... promuje przemoc. Dobra, nalej mi tej wody. Nie muszę chyba mówić, że Chip nie umie... Znaczy, zarówno Chip, jak i Dale nie umieją pływać. Tutaj dostajemy jakieś fajne rzeczy, które nam dają życia, aczkolwiek ja mam pełno żyć. No i jest nasz... Jest nasz super... przeciwnik? Kto podłożył bombę? Wodny królik. Nie no, świetną ksywę sobie wybrać. Ja! Ty zającu różowy, dlaczego to robisz? O co ci chodzi? I tak zginiesz. Ale powiem wam, że pierwszy boss i już zostajemy taki jakby na głęboką wodę tutaj wysłani. Bo w tych bossach nie ma tak kurde, że dostajemy tę czerwoną kulę i możemy sobie dowolnie przeciwnika nią nawalać. Tutaj tak nie ma. No... Tutaj już skrzynki musimy sami znaleźć. Znaczy, trudno ich nie znaleźć, no ale... To szczegół. Ile razy w niego trzeba było uderzyć, tego nie pamiętam, ale coś... dosyć sporo. Też możemy obedwać tymi... skrzynkami. O właśnie, i on sam też się może udupić w momencie, kiedy one same mu spadną na głowę. A! Oj, co tu się wydarzyło? Znowu miałem takie wrażenie, że kurde, te talerze są za małe. Znaczy, za duże w sensie. Bo potem będzie runda ze statkiem i się okaże, że wcale nie jesteśmy tacy mali. Chyba, że to jest jakiś miniaturowy statek. Okej, bonus! No i dwa życia, proszę bardzo. Pięknie. Spróbujmy teraz, pamiętam, że trzeba było rozbroić bombę. Przy czym nie ma właściwie znaczenia, jaki tutaj wybierzemy sposób, wariant, tak? Czerwony przetnijmy. Tak. Tak, udało się. A nie, dobra. Czyli jednak dobrze. Ale z tego co pamiętam, to... z tego co pamiętam, to jakbyśmy wybrali to drugie, to i tak nie ma to ten... większego znaczenia, nie tracimy życia, nie musimy kontynuować gry, znaczy nie musimy powtarzać rozgrywki. I jesteśmy w kanałach. No cała fabuła tutaj się rzeczywiście skupia na tej mumii faraona. Znaczy, sorry, nie mumii. Urnie faraona, którą... Spaślak, czy jak on tam się nazywał, zamierza użyć. Tak. Tak to już jest. Aczkolwiek to tylko pół fabuły, ponieważ właśnie ten duch faraona to będzie boss, no... gdzieś tak w połowie gry. No trochę za połową może. O ty wunżu! Tak, to jest drugi przeciwnik, który wychodzi nam ze skrzynek. Właśnie, nowością jest oczywiście też to, że możemy chwytać niektórych przeciwników, takich jak te szczury z łyżeczkami, takich jak te węże. Także no, jest czym przebierać tutaj. Na pewno gdybym miał porównywać te kanały z tymi kanałami, które były wcześniej, to te są o wiele łatwiejsze. To na pewno. W ogóle się zastanawiam, no bo... Kurde, Capcom zrobił zremasterowaną wersję DuckTales, a przecież Chip i Dale też byli bardzo dobrą grą do zremasterowania. Okej, ty... Janie Kocurze, ty latający w kanałach i wywołujących wichrową burzę. Dobra, mniejsza.
Ohoho! No, do, dobra, to już był błąd z mojej strony, za daleko. Te, w sumie nie wiem co to jest. Spadły. Tak, i to był ten boss. Powiem wam, że mimo wszystko uważam, że jest dość trudny bossem. Czy to są jacyś łatwi bossowie? Znaczy, sorry, niektórzy bossowie w tej grze, to muszę przyznać, są monotonni. Że nie są trudni, ale walczy z nimi, kurde, tak długo, że już w pewnym momencie ci się nie chce, no ale wiesz, że musisz go rozwalić, no. Jeża należy zajść od tyłu. To jedyny sposób. No. Motyl, tak jak pszczoła w tej grze, zrzucają pyłek, który nas nie zabija. Aczkolwiek powoduje, że na chwilę jesteśmy otępiali. No i już myślałem, że on bezpośrednio na mnie to zrzuci. To nawet byłoby logiczne w moim przypadku. Chyba, że zrobimy tak. I tutaj już nie ma znaczenia, czy on wejdzie w to od przodu, czy od tyłu. Zresztą od tyłu to nie bardzo. Skoro tak sobie stoimy w miejscu. I stary, giniesz. Giniesz, nie ma cię. W ogóle zauważyłem, że tak, jak się udostępnił ten longplay, mój ten, no drugi z pierwszej części Chipa i Dale'a, to o... Kurde, co to miało być? To od razu dwie subskrypcje mi spadły, nie? Mówię, ja, i tak sobie pomyślałem, oho, gimbusy przyszły tutaj, CSGO miał być, ale nie było CSGO, był kurde, jakaś stara gierka, co ty grasz, średniowiecze? I bardzo, kurde, jego mać dobrze. Nie chcę takich widzów. Co, tam, gra może być, znaczy... To jest w ogóle największy paradoks gier pikselowych, że jak widzi jakaś nowa gra pikselowa, to jest śmieszna, typu tam Dark coś tam, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale wiem, że była taka gra. To jest dobra gra wtedy, ale jak jest kurde stara gra pikselowa, to co to za grafika? Tamta gra co prawda ma taką samą grafikę, ale no ona jest nowa! Ona jest nowa, a ta gra jest stara. Jak tak można? Okej, tym razem nie spieprzyłem sprawy. Tylko pytanie brzmi pod... Czy warto było? Czy warto było tutaj wchodzić i stracić przez to życie? Zbyszek, jak sądzisz? Mamy małpy w wiodrach. Znaczy, w ogóle najśmieszniejsze jest to, że po kaszubsku wiodro oznacza pogodę, nie? Więc taki mindfuck. Powiedziałbym też coś, że o, w języku czeskim to coś tam znaczy, niech tak jak u nas. Aczkolwiek wiecie co, to śmianie się z czeskiego jest śmieszne, znaczy te żarty, tak? Ale nie mają zbyt dużo wspólnego z rzeczywistością, dlatego że tak jak na przykład mówili, że wiewiórka to drewni kocur. No nie, tak nie jest. Dalej. Powiedziałbym, że ta walka jest trochę monotonna. To znaczy tutaj jeszcze jest jakaś możliwość przegrania. Najbardziej monotonny będzie taki kot z kartami. To jest kurde tak słaba walka. Tak nudna. No i ten duch faraona też nie będzie za... ten, za fajny. No i chyba ostatni cios. No właśnie, o Jezus, jaka szkoda. No i git, czy ja dostanę jakieś życie? O! Dostałem życie. Znaczy, dostałem dodatkowe serce. Teraz będziemy się bili o życie. O, udało się! Nadrobiłem to, co spieprzyłem poprzednio. Okej, okay, więc teraz będziemy mieli rundę z... Znaczy właściwie nie z, a bez bossa. I to będzie runda lodowa, a
Dobrze wiemy, że jeżeli w platformówce jest runda ze śniegiem, z lodem, no to kurde, będziemy się ślizgać. Tak, wszyscy uwielbiają to. O Jezu! Świat zakratnie taki kolorowy. I w sumie kwestia jest taka, że ostatni boss w tej grze w porównaniu z tym, który był poprzednio, znaczy w poprzedniej części, no to jest kurde zupełnie inny poziom. I jakby to powiedział Klocuch, dosyć tych gadanin! Dosyć tych gadanin, gramy teraz! Okej, czyli jest bardzo zimno. Nie mogliśmy założyć kurtki. No... sposób, w jaki przebrał się Dale jest adekwatny do jego ilorazu i inteligencji, tak? W każdym razie mamy 3 minuty, aby nie zamarznąć i kwestia jest taka, że... Że właśnie to jest czas na pokonanie tej misji. W sumie gdyby dowalili tutaj jeszcze bossa, to byłoby trudno. Znaczy trudniej, nie wiem czy trudno. Ale sama runda jakaś super długa nie jest. Okej, panie pingwin. Zapraszam. No i... A, dobra, już chciałem krzyczeć, że... No jak, dotknąłeś go i nie zginął. Zginął. O, dobra, zdobyłem je wszystkie! Nie! Aha, chciałeś mi... Co? Chciałeś mnie zabić! Nie udało się. Tak, i to jest już... To jest już koniec tej rundy, także... Pozdro. Jak widzieliście, była ona dość trudna. Czy tym razem uda się niczego nie wygrać? A, udało się, 2 życia. No kurde, to nie było to. Chciałem nic nie wygrać. I jesteśmy w nawiedzonym domu, w którym właśnie znajduje się ta urna. Swoją drogą ciekawa rzecz związana z tą rundą, że gdybyśmy grali na dwóch, moglibyśmy w jednym ukrytym przejściu zagrać w taką minigierkę, która nie aktywuje się w momencie, kiedy gramy solo. No i jedynymi przeciwnikami tak naprawdę tutaj są duchy oraz te świeczki. A, jeszcze będzie coś w rodzaju takiej ameby umysłowej, która jest niezniszczalna i którą też znajdziemy. No i co? Knot się przegrzał, kurde. No serio? Nie mogę wejść... Nie, no naprawdę? No! To była właśnie ta ameba. I nie wiem, czemu ją zaatakowałem. Przez chwilę... Nawet pomyślałem, że może istnieje szansa, że jednak ja zostałem wprowadzony w błąd przez całe swoje życie i da rady ją zniszczyć. No ale jak widać, nie. Jednak nie da rady. W ogóle gra w kooperacji w Chipa i Dale'a to jest zupełnie inna gra. W sensie trudniejsza. I jeden gracz drugiemu przeszkadza. Albo to wkurzenie zawsze jak mówisz, ty słabo grasz, teraz cię podniosę i będę z tobą szedł do mety. Nie, ja chcę grać. Nie, ja cię podniosę. Nie pamiętam, czy w tej... części da radę coś takiego zrobić, ale chyba da radę. Okej, to jest też jeden z nudniejszych bossów, jakie występują w tej grze. Ponieważ mamy właściwie 50% szans, że on na nas zrzuci te kamyki, czy co to tam jest, albo że zrobi taki oto atak. Przy czym, no wiecie, on czasami 5 razy z rzędu potrafi
zrobić właśnie taki atak. No i nie ma zmiłuj, musisz przeżyć. To jest trochę słabe w momencie, kiedy nagrywasz speedruna, bo jakby musisz liczyć na szczęście, tak? Że ten duch akurat w tym momencie się zachowa inaczej. Dostał jak na razie dwa razy. A, okej. Trzy razy. Nie wiem, ile on tam ma żyć. Możliwe, że sześć. Na razie po prostu mam szczęście, bo on dosyć często tym atakuje. Cztery! No atakuj, kurde! Panie! Jest i pięć. O, tym razem troszeczkę zmądrzał. Użył ataku, który nie może obrócić się przeciwko niemu. Naprawdę. Zobaczymy, czy to będzie ostateczny cios. No nie! Czyli on musi mieć 8 żyć. Albo i 7, nie wiem. O, 7. Dobra. Panie, giniesz pan. Już niedługo dostanę całe serce. O, i to niedługo nastąpiło teraz. I ja teraz mam bonus i znowu dwa życia i zamykamy urnę. Piękny jesteś, kurde. Wszystkie duchy zniknęły. Ale rzecz jasna, to nie jest koniec naszej misji, ponieważ no co prawda duchy tutaj zniknęły, ale no właśnie nadal musimy zdobyć klucze właściwie do głównej kryjówki z paślaka i on je ma porozmieszczane w trzech różnych miejscach i to jest właśnie ten moment, w którym możemy sobie wybrać, które to miejsce z kolei jest. Więc... gdzie najpierw idziemy? Gdzie ja najpierw zawsze idę? Weźmy może coś, czego nie lubię najbardziej, czyli wieża zegarowa. Oj, ta runda! Ta miła muzyka w połączeniu z chamstwem. Nie twierdzę, że to jest jakieś super trudne, ale... później jak będziemy się tam wspinać i będą te trybiki, to może się pojawić pewien problem. No i ci przeciwnicy, których jeszcze na szczęście nasze spotkamy, albo i nieszczęście, zależy. Ja to wolę jak najszybciej przejść. No! Student Politechniki sprawdza, czy ten... czy w kablach rzeczywiście jest elektryczność. No! Gdzie jest ten kret? W kiblu! Badumts! Sans lubi to. No! Wydupczaj! Jezu, jaka agresja bije z tej gry. I ludzie potem się dziwią, że zabijają na ulicach. Okej, ten boss... no ten boss akurat może sprawić pewne trudności, zwłaszcza, że musimy się tutaj strzec, bo on może przejechać prosto, a może załóżmy wskoczyć na te platformy. I teraz pewnie wskoczy, a nie. Jednak nie. Jedź! No nie, no... czemu mi to robisz? Miałeś pokazać, jaki jesteś trudny. A tak to wszyscy pomyślą, że jesteś łatwy. O, wreszcie. Ale trochę... ej, no czemu mi nie zostawiłeś trybika? To jest... złe. Tak nie powinno być. I chyba został ci ostatni... o, właśnie. Ostatnie chwile życia ci zostały. A to
było fenomenalne. On podskoczył, ja w niego uderzyłem. Kurde, jak na filmie, który jest dramatem obyczajowym. Mamy pierwszy klucz, super. Teraz idziemy do Future World. Future World też jeden z moich ulubionych worldów w tym świecie, znaczy w tej grze. Gdzie? A dobra, powiedziałem, że tu nie ma przeciwników z jedynki. No dobra, jeden przeciwnik jest. To będzie mechaniczny pies. A ja za słabo znam tę kreskówkę, żeby się orientować, czy może w tej kreskówce też był motyw z robopsami, ale podejrzewam, że raczej musiał być, skoro zostały one uwzględnione na okładce. No... to by mnie raczej... znaczy, wolałbym raczej nie wchodzić pod to, tak? Jak widzicie, w przyszłości też walka za pomocą procy będzie dopuszczalna. Co pokazuje ta mysz, a raczej myszy powinienem powiedzieć. To nam tutaj otwiera przejście... o Jezu, to nam otwiera przejście. O! To było dramatyczne. Ale dokonałem tego. Tutaj ogólnie jest bardzo fajny boss, bardzo mi się podoba jego koncepcja. Chyba największy boss, jaki w ogóle w tej grze jest. Jest i pieseł. Stalowy, metalowy, mechaniczny, cybernetyczny. Okej, tutaj jest możliwość zdobycia życia. Ach, kurde! No to do widzenia. Nie trafiłeś. Ja też w sumie nie trafiłem, więc jesteśmy kwita. Tu już będzie ten boss, nie? Tak, to będzie ten boss. To jest reptilianin w buldożerze. Jak widzicie, polska technologia nakręcana, jak popchasz to pojedzie. Nie jest może jakiś trudny, przy czym z tego co pamiętam, żeby... o Jezu, przy czym z tego co pamiętam, przez ten łańcuch nie da radę tym rzucić tak, żeby w niego trafić. Ty Januszu komunikacji, zaraz zobaczymy. No, polscy budowlańcy, kurde. No, ty miałeś się wykitować już. Ja tam się założę, że jeszcze jeden cios i już będzie po nim. Widzisz, co ci pokazuje? No, nie, no jeszcze? Masz, pocałuj mnie tutaj. Proszę bardzo. Panie Jaszczur, my się nie rozumiemy. Wydupczaj pan. O, właśnie. Wyczuwam tutaj korzenie francuskie. Taka francuska flaga tam była. Nie rozumiem tej francuskiej flagi. Dlaczego, kurde, są te dwa inne kolory? Przecież biały w zupełności by wystarczył. Dobra, my się tutaj śmiejemy, a to są takie, no, rasistowskie, stado-historyczne żarty. Tak jakby powiedzieć, że każdy pijak to Polak. Znaczy, Polak to pijak. A w sumie, co za różnica? Ruch Narodowy nie lubi tego. Tu z kolei nie znajdziemy nowych przeciwników. To są przeciwnicy ze statku oraz z kanałów, ponieważ pojawią się też nietoperze i węże. I tu będzie właśnie ten niesławny, bardzo, bardzo nudny boss. No! Sanik! To jest... Sanik przed tym, jak wpadł do kociołka. Tak też się czasami zdarza, okej.
tutaj rzecz jasna taki zręcznościowy element, żeby nam głaz tutaj no nie przeszkodził w dotarciu na miejsce. I myk. I jeszcze będzie drugi etap. Tym razem już nie tylko kamienie są tutaj niebezpieczne, ale również kule na łańcuchu. O, właśnie takie. Kto to umieścił w kopalni? Jezu. O, świetnie. Tak sobie pomyślałem, że kurde, ostatnio przegrałem ten. Znaczy, za rzadko przegrywam w tej grze i trzeba to nadrobić, nie? No i właśnie nadarzyła się idealna okazja. Zbieraj to. Jeszcze? A, są trzy etapy. No dobra. Niech będzie. Jak Hugo, nie? Kurde, też była misja z tym. Z kolejką. W sumie to byłby nawet niezły pomysł, żeby to nagrać, nie? Przy czym z tego co pamiętam, takie polsatowskie, że tak się wyrażę, części Hugo są dwie. I w każdej są inne rundy. O, no i jest ta walka. Dlaczego ta walka jest nudna? Bo ja naprawdę nie rozumiem, jak można zostać trafionym przez te karty jego. No! I ta walka jest nudna o tyle, że temu kotu jakoś szczególnie nie spieszy się, żeby w ogóle przejść z punktu A do punktu B. Przy czym właśnie... Nie ma tak, że... O Jezu, on jest za szybki, nie nadążam za jego ruchami. On się zawsze porusza tak samo. Rzucaj tymi kartami. Właściwie najlepiej, jak on z góry tymi kartami rzuca, bo jest większa możliwość, że on trafi na ziemię. Ja będę miał czym w niego rzucić. Masz tutaj jobka. Janusz Korwin-Mikke by ci powiedział, że nie ma szachów dla debili i brydża. Oj, o Jezu. To wychodzi na to, że mamy ostatnią rundę. No, to już jest ostatnia runda. Straciłem trochę rachubę czasu, nie wiem ile tutaj mi to obecnie zajmuje. Ale no mamy te trzy klucze, więc no przedostajemy się do tej głównej fortecy. No dobra, i no tak jak wspomniałem, boss, z którym będziemy tutaj walczyć, bo ogólnie runda jest bardzo podobna do Future World. To... No dobra, no jest to taka trochę, powiedzmy, ulepszona fabryka z tego Future World. I ich ten, no i boss tutaj naprawdę też będzie dosyć nudny, ale będzie też wymagający. Znajdziemy tutaj parę nowych i dość dziwnych przeciwników. Właśnie, czym ty kurde jesteś? Ale też będą znani już nam przeciwnicy. Tutaj ptaki z tego, z Super Mario Bros. 2 znalazły pracę. Po tym jak okazało się, że jest to sen, postanowiły znaleźć nową robotę. Marian za słabo płaci. Niestety partia, znaczy no, Marian jako typowy reprezentant partii komunistycznej kazał im wyrobić 300% normy, ale nie podołali temu szlachetnemu zadaniu. W ogóle jesteś w fabryce, nagle pojawiasz się w takim tutaj fajnym pomieszczeniu. Okej, co to jogurt?
fabryka jogurtu. Tam nie przełączamy wajchy, bo tam tylko utrudni sprawę. Ojej, a taki fajny pies był. No, na razie nie ma tutaj niczego trudnego, ale spokojnie, spokojnie jeszcze... O właśnie, ten moment! Jak ja go nienawidzę. Zielona kulka śmierci! Zielona kulka śmierci... O jest! No przecież się ukryłem! Ukryłem się jak hada przed policją. Ups. Dobra, i tu już mamy... O, tu już jest... Koniec. Myślałem, że jeszcze coś będzie. Teraz przeczytajmy. Dany. Chyba danger będzie. No, nie no, tak naprawdę to wiem. Chciałem się pochwalić, że nie wiem, a... Ale się domyśliłem. Nie wyszło. Ale tak prawdę powiedziawszy, zbieranie tego nie ma za bardzo sensu. Skoro jest to ostatnia runda, to po co mi potem życia? Okej, witaj, kocureł. Przyjdziemy cię wykastrować. A, nigdy mnie nie pokonacie, Rescue Ranger. Mam tutaj broń. Jakiś tam robot. No, słyszałeś coś? Spójrzcie wszyscy! Znaczy... Tak, twoja broń ostateczna. Problem polega na tym, że twoja broń ostateczna jest mniej więcej twojej wielkości, więc tak naprawdę nie wiem, na kim to ma wrażenie zrobić, no ale spoko. No dobra, i to jest kolejna bardzo nudna walka. Teraz najśmieszniejsze jest to, że jeżeli ja jestem z tyłu za nim, to tak naprawdę on nie jest mi w stanie niczego zrobić. Nie pamiętam, ile ma żyć, no ale właśnie polega ta walka na tym, aby idealnie uderzyć żyć go bombą, tak żeby wybuchła, dotykając jego części ciała. I teraz jest jeszcze lepiej, bo ona zrzucił sobie praktycznie bombę sam pod siebie i ja tutaj niczego nie muszę robić. Debil! Co tym razem? Nie no, błagam. Może ja sobie pójdę herbatę zrobić czy coś i poczekam, aż sprawa sama się dozwiąże. No tak czy srak, trzy razy już oberwał. Chyba za piątym razem... O dobra, teraz pomyślał. Chyba za piątym razem troszeczkę się niszczy. No! O ty chamie! Teraz to mnie szczerze mówiąc zaskoczyłeś. Dobra, punkt dla ciebie. No i znowu wracamy do punktu wyjścia. No i co się lampisz? O, odlatuj! Nie! Serio? Jeżeli tak ma wyglądać broń ostateczna, to ja nie mam się za bardzo czego obawiać. Aż się gra zawiesiła, kurde, za dużo poligonów i FPS-ów. Serio? Ile razy ty już dostajesz? 6? Bo chyba z 10 trzeba cię tutaj uderzyć. Nie, naprawdę? Ty jesteś chyba jakąś arabską wersją, bo sam się chcesz zabić. 7. 7 razy uczcimy to minutą ciszy. Ja tak naprawdę tylko 2 razy musiałem w ciebie uderzyć, przy czym raz mi się nie udało. O, tylko co z tego, skoro i tak nie możesz mnie zaatakować. No ja! Nie trafiłem cię. Ogólnie ta bomba by nas nie zabiła, ale gdybyśmy ją za długo trzymali, to moglibyśmy stracić, znaczy no, na chwilę panowanie nad naszą postacią. No przecież trafiłem go w ogon! Okej, gra się nam przedłuża.
teraz muszę w ciebie trafić, ale tak, żebyś ty bucu wybuchł. Nie skomentuję tego nawet. No wreszcie, udało się, trafiłem cię. Ale powiem, że tak na styk, nie? Odlatuj, czy to będzie ostateczny cios, czy może nie? Oj, oj, oj. Ojej. Chyba coś poszło nie tak. Coś się zepsuło. No git, i na tym chyba będziemy mogli... Znaczy, tutaj już właściwie nasza rola jako gracza się kończy, ponieważ wykonaliśmy swój obywatelski obowiązek wiewiórki, czyli zabiliśmy tego, żeby nie używać tutaj słów wulgarnych, bardzo złego kota, sukin kota. No i dobrze, i czy uda nam się wyjść z tej placówki, zanim ona wybuchnie? Czy da radę to zrobić? Ojej, coś tutaj się spaliło. Ktoś piekarnika nie wyłączył. O nie! Chippy Dale zostaje w środku uwięzieni! Jesteśmy na zawsze zgubieni! Aaa! To my! Myśleli się, że co? Że mamy tyle żyć! O! Chippy Dale! Dzięki Bogu! Jesteście bezpieczni! Prawie nam się nie udało! I nigdy nie złapiemy spaślaka. Musi być cały czas uwięziony w środku. Ale jak, jeśli do... ale znając go, ich tak udało mu się zaplanować ucieczkę. W każdym razie, no... Dobra, wiemy, że on przeżył, tak, wiemy, że tutaj, znaczy, no nie ma następnej części, ale kurde, to co wspomniałem o tym remasterze, no to by była dobra rzecz, taki remaster tej gry. Myślę, że sporo osób by go kupiło, z tym, że to jest też kwestia tego, czy ten remaster byłby jedynki czy dwójki, bo DuckTalesy były zrobione jako jedynka, która w sumie była lepsza. Ale dwójka też byłaby spoko, gdyby ją zremasterować. W każdym razie, to jest ten moment, w którym muszę się z wami pożegnać. No i do następnego.